Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć. Słuchajcie, krótki film ku przestrodze, skupcie się, ponieważ dzięki staraniom agenta studenta oraz jego przełożonego byłego agenta Oscara będziemy mieli w tej chwili ściągniętych na głowę inżynierów, lekarzy różnej maści, a co za tym idzie, przypłyną również z nimi ich dzieci. Te dzieci będą się wychowywać w naszym społeczeństwie, te dzieci również będą ubogacały nas kulturowo, nie tylko rodzice. Na razie tutaj na tym filmie widzimy, że oni jeszcze nie dorośli do maczet, jeszcze nie dojrzeli do noży, ale... Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć. Więc musimy być wyrozumiali, musimy się przygotować na nową normalność, na wielki reset Polski, nowej kulturowo Polski. I jeszcze taka prośba do was, jak będziecie mieli okazję spotkać agenta Oscara oraz jego doradcę, agenta studenta Jakoba, podziękujcie im za to, co właśnie nam przyszykowali, co nam wdrożyli dzięki ich usłużności wobec wielkiego tak zwanego resetu, no bo nie od dziś wiadomo, że w tej chwili Polska jest resetowana na różnych poziomach i to jest właśnie jeden z poziomów, czyli tak zwana imigracja, ściągnięte nam tutaj nowe kultury po to, abyśmy mogli ubogacać się kulturowo.